February 21st, 1916. Winter had descended on the front. After joining back up with the army, Emile and Freddy were stationed near Verdun, suffering like many others from the harsh winter. That morning, the arrival of the mail raised spirits, but Marie's letter did not bring good news. In Saint-Mihiel, food was scarce, disease was rife, and the number of dead was growing. Out of this grim news, however, there was one ray of light. A photo of his grandson, Victor, standing on both feet and learning to walk. No i przynajmniej jedno pocieszenie w tych ciężkich czasach, że wnuk zaczyna chodzić. Okej, będziemy potrzebować rzeczy do napisania listu. Co my tutaj znajdziemy? Na pewno coś będzie można podgrzać. Okej, ty potrzebujesz skarpetek. Tak więc lecimy na poszukiwanie skarpetek. Okej, jedną skarpetkę znalazłem. Aż normalnie w gardle zaschło, ale przynajmniej mam skarpetkę. No co, zła? Ach, to... Wybredne to wszystko. To będzie pewnie jakoś tą skarpetkę... umyć? Czy co z nią właściwie tam robić? Tam nie pójdę. No nie ma to jak umyć skarpetkę. W garach chyba ta skarpetka właśnie. Teraz przynajmniej jest czysta. Okej, ale dobra. Skoro możemy już zrobić jedną rzecz, to przynajmniej tą jedną rzecz zróbmy. Czyli po prostu przekażemy mu tą skarpetkę. I będę już miał... O! Są i karty. Pewnie jedna z niewielu rozrywek w czasie wojny, żeby sobie po prostu pograć karty. To niech się wysuszy. I tym oto sposobem mamy... czystą skarpetkę. Okej, to teraz jeszcze będzie potrzebne mi pióro. Nie, od ciebie pióra już nie wysępię. Więc idźmy dalej, zobaczymy co tam w stanie są dla nas zrobić żołnierze. Tutaj nic ciekawego nie ma. Tak, tak, piesku. Okej, ale co mi daje to, że tam jest ten gołąb? Widzę, że on tam jest i chciałbym w niego czymś rzucić. Tylko pytanie... czym? Wykarmić front. Okej, 18 miesięcy później. Drut kolczasty. Verdun. Odznaczenia wojskowe.
Nie. Mamy pojemnik na tytoń. Nie, nie chcę. A dobra, bo tam się Facebook zaznacza. I karty do gry. Okej. Czy tym chlebem mogę zwabić jakoś tego ptaszka? Chodź tutaj. Okej, dajmy F1. Mamy tu jakiś list. I tyle to ja wiem. Aha, czy trzeba było po prostu odejść. I mamy też pióro. My dearest daughter, I heard from Carl. His condition is stable. He is still in the prisoner camp south of Reims. I hope to finally get permission to visit him. Thank you for the photo. It means so much to me. Lepiej stąd uciekać. Okej, trzeba było to po prostu przeczekać. No nie, cały bunkier został rozwalony. Wow! No tutaj lepiej byłoby nie ginąć. Okej. W tym bunkrze przynajmniej będziemy, przynajmniej tak mi się wydaje, bezpieczni. Okej, zanim tam wejdę, mam gwizdek. Kompanii, za mną. Co mi to daje? To na pewno coś mi daje. Okej, dobra. Zaraz to sprawdzę. Aha, dobra. Czyżbym musiał po prostu na to wejść? No, bierz to. Co tu robić? Czyżby trafić w to? No dokładnie. To nie czy po drodze. Wow. Okej, coś tam zabrałem. Ale do czego to będzie mi potrzebne, to nie wiem. Na razie bomby nie spadają, więc jest to tyle dobrze. Aha, okej. No dobra, ale masz. Masz kółko. What the fuck?
to właśnie tak miało wyglądać. A teraz to spuszczam to stąd i niech się dzieje co chcę. Dokładnie. Zbieram granat. Żeby zaraz wszystkie nie wybuchły. No nic, no metodologicznie po prostu tutaj będę rzucał. Może to powinienem rzucać od góry. Chyba tak. Żeby się do tych pocisków tutaj właśnie jakby dokopać. Wow. Okej, przeładowuję. Okej, przeładowują. Mogę biec dalej. Dobrze, że zebrałem po prostu ten dodatkowy granat. Jak coś leży, to trzeba po prostu brać i tyle. No nie. Okej, tam jest pocisk. God damn it. No nie. Chyba, że tym oto pociskiem. Muszę trafić jakoś tutaj, albo i nie. Kurczę, no nawet nie jestem w stanie tego przebiec. Jeszcze zróbmy. Aha. Trzeba to po prostu obciążyć. W ten oto sposób jestem w stanie to przejść. Wielka artyleria. Okej, damy radę. Jeszcze nie wiem jak, ale damy radę. Piesku. Proszę cię o granat. Super piesek. Tam pewnie gdzieś jakiś pocisk będzie. No dokładnie. Okej. To niech sobie tam jedzie na dół. Zaraz do tego wrócę.
mamy i klucze. Okej, może na razie tak. Róbmy po kolei. Otworzę sobie tą. Tą szafkę, co tutaj była. Zamontuję sobie to kółeczko. Tak, wiem. Staram się jak mogę. Uwierz mi. Ja będę musiał jakoś przesunąć, żeby złapać jeden z tych pocisków, ale to sobie zaraz jakoś obczaimy, jak to zrobić. W tym momencie to jest jakby koniec drogi. To pytanie, do czego jest mi granat? Okej, klucze. Tu mamy jakieś koło. Trzeba będzie to koło zdobyć. Dlatego pieseczku, poproszę cię o właśnie ten granat i spróbuję to strącić jakoś granatem. Tak, wiem. Podziała? Miejmy nadzieję. Spróbuję zamontować to tutaj. Okej. No, trochę wyglądają na mniejsze, jak się tak popatrzy. No to jest. Okej, miałem w tamto celować, z tego co kojarzę. Coś innego mam tu celować. Coś, czego tu nie widzę na pierwszy rzut oka. No nie. To wiem. Ale co ty chcesz mi podpowiedzieć? Nie no, to bliżej nie ma żadnego, który miałbym celować. Co, na linię drzew mam celować? Albo za bardzo? Nie wiem.
Grunt, że przynajmniej nie muszę za każdym razem ładować tego pocisku. Nie no, to ewidentnie widać, że spada za blisko, a to za daleko. No, co jest? Wiem, że powinienem tam, ale... Ale jakoś nie mogę w to trafić. Może potrzebuję jakichś namiarów. Co mi to daje? Celować w to? Nad drzewami. Gdzieś tam? Na wysokości drzew, znaczy na wysokości tego, ale gdzieś tam w prawo. O właśnie, a widziałem tam takie trzy drzewa. Enabled Freddy and his regiment to reach the rear line unharmed. Bravo, Freddy! Bill, thank you very much, my friend. The military hierarchy heard of their feats in battle and decided to decorate the two friends for their bravery. Emil received good news from Anna. Carl was recovering nicely. He was even walking again. Meanwhile, the battle for Verdun only grew longer and bloodier. The death toll was staggering, 70,000 per month. Almost one Frenchman and one German every minute. And it went on for 10 months, day and night.